Ale walnęło, jak za teściową. Witamy Was na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy kosić naszą łoneczkę. Jak widać, mamy mróz, ziemia zamarznięta, więc spokojnie sobie na nią jedziemy. Werka już podjeżdża, zaraz się szczepiamy i jedziemy kosić. Postawiliśmy na kosiarkę polskiej marki, jest to Talex. O, mamy model EcoCut 185, czyli 1,85 m szerokości koszenia. Dobra, i lepiej pomóc i widzimy się w ciągniku. Pędzimy na łąkę. W sumie dawno już nawet na niej byłyśmy, więc... Jeszcze chyba w wakacje. No, w wakacje chyba mi się wydaje. Także widzimy się teraz na łące. Kierunek. Tatuś też się zdecydował, że się z nami wybierze, ale w ciągniku niestety dla niego miejsca nie zostało, więc wybrał się z nami. Ale oddzielny pojazdem. Skoszenie łąki to bardziej jak frajda. No, nie to co kopanie marchewki i tak dalej, co? Dlatego musieliśmy z tatusiem przyjechać. Sam pewnie jest ciekawy, bo dawno na nim był. No bo wiecie, my ogólnie żadnego bydła nie mamy, a tą łąkę w sumie kiedyś trzymaliśmy bydło, więc łąka kiedyś się przydawała, a teraz to tak rekreacyjnie się ukosi, żeby po prostu była skoszona. No. Więc mieć mamy, a użytkować to sami widzicie. Marlenka, powiedz mi, kto robił tu drogę? Nie wiem. Ta droga woła o pomstę do nieba. Ona jest tragiczna. Już chyba lepiej byłaby taka zwyczajna polna. A tutaj jakieś, nie wiem, słupy, co to i leży. Jakieś betony. Jakieś, no mi się wydaje, że to są jakieś słupy betonowe. Więc utwardzona to ona jest, ale komfort jazdy. To jest tutaj dużo do życzenia. Dobrze, że już jest niedaleko. Ogólnie na łące to jest taka ładna rzeczka. Weronika, wspomnimy może o tym później. Dobra. Bo tutaj obraz nam cały skacze, pomimo stabilizacji, to za dużo nie zobaczycie. No dobra, Werka, możesz kontynuować swoją wypowiedź. Tak, wypowiedź. Na łące jest taka ładna rzeczka. Nasza siniocha, tak się nazywa nasza rzeka, która przepływa przez kotlicę. W lecie bardzo ładnie wygląda teraz, to nie wiem jak wygląda, jak będziemy mieli czas. Bo... Nie, no znajdziemy chwilę, bo naprawdę bardzo ładnie to tak wygląda, tak rekreacyjnie. Jeszcze tam oddali na przeciwnej działce jest punkt widokowy. No słońce w sumie tam świeci, więc nie będzie nam widać na ekranie. Ale może nam się tak szybko nie ściemni. Trochę sobie razem z Wami pozwiedzamy. O, tam w oddali tato na nas czeka, nie wiem czy widać. Ale samochód też stoi. O, jaki zamazany, aż wstyd. Ale co, jak jeszcze czasu nam brakuje. Ale jeszcze chwila, jeszcze dwie i wszystko będzie pomyte. Już w sumie dużo nam zostało. W sumie zanim ten film opublikujemy, to pewnie na... A raczej na pewno wszystko będzie czyste. No.
No i już jesteśmy na miejscu. No ale nie ma jakiejś dużej trawy. No w sumie to jest taka zsechnięta. Nie wiem, czy jest to kosić tutaj. Ale tam będą testy nowej kosiarki. O, jeszcze Werka się musi nowej kosiarki nauczyć. Rozkładamy. Z tyłu oczywiście kontrola. Tata nie wytrzymał, musiał zrobić pierwszy przejazd sam. Zobaczcie, jakie suche. Jednak coś tam... Nas wygonił. Chamstwo, naprawdę. Nie, no nie gadaj. Ale pomimo tego mrozu, to nie wiem, czy jesteśmy tak ciepło ubrane, ale nie jest aż tak zimno. No nie, ogrzewane rękawiczki. Nie, w ogóle nie jest zimno. I jak pierwsze wrażenia? Moje? No. A ja wiem. Kosić, kosić. Nie no, jest, moim zdaniem jest dobre. Ogólnie też nie oszukujmy, nam się nie opłacało kupować nie wiadomo jakiej kosiarki, jak na nasze potrzeby. Zobaczcie, ta łąka nie jest nie wiadomo jakiej wielkości. Tu jest jedna jej część, a za rowem jest jej druga część. Oczywiście rzeczka też. Weronika jara się tylko rzeczką. A tutaj mamy tatusia. Bo to spadzik też jest, tylko pewnie jest zamarł. On może nie zamarł. Także bardzo tutaj krajoznawcze jest na tej naszej łące. Bo widać pół widokowie tam koło drzewa. No widać, widać. To co, idziemy na rzeczkę? Idziemy. Jaka chętna. Chyba nie będziesz miała z tym problemu. Najwyżej się w wodzie wykąpię. W tej temperaturze. O, sami widzicie. Tutaj mamy ten wspomniany rowek i tutaj mamy drugą część łąki. Po rodzaju trawy sami widzicie, że jest to teren raczej troszkę taki podmokły. Już idę! Werka mówi, że to jest jakieś przejście. Trzeba się siostrze słuchać. Nie, no chyba ta ci się też spodobała. Pędzi z nią jak szalony. To naszą łąkę w sumie już mieliście okazję widzieć, bo już trochę na niej jednak robiłyśmy i zdjęć, i nagrywałyśmy. Ale nigdy nie było wspomniane, że to jest nasza łąka. Tu mamy taki jakby budynek. Niestety nie jestem w stanie wam określić, co to kiedyś było. Ale od kiedy pamiętam, jak byłyśmy małe... Tak? Tutaj się zawsze bawiłyśmy, jak rodzice kosili tą łąkę lub zbierali sianko. O, a tu jest nasza sinioszka. Ale nieładnie to wygląda. Dlaczego? Latem wyglądało lepiej. Troszkę chyba było bardziej oczyszczone. To nie jest, bo to spadzi, tylko stąd nie pokażemy. No nie widać, ale i tak jest ślicznie moim zdaniem. Zadowolona? Nie. Ale i tak kozacko to wygląda. O, a w oddali mamy tatę, który się jara kosiarką. No. Ciekawe, czy nas puści w ogóle. Może ile jednak nie.
A teraz może coś jeszcze o tej kosiarce, bo tak mówimy, że taka fajna, a nic o niej nie powiedziałyśmy. Więc kosiarka, jak widzicie, to jest... No tutaj nie widzą akurat. Ale jak widzicie na filmie, jest polskiej produkcji. Filmy. Tak, Talex. Dokładnie. Zgadzam się z tobą. Coś jeszcze na jej temat powiesz? Jest bardzo ładna. Podoba mi się jej kolor. O. Widzicie, jednak też kolor ma znaczenie. A co ty robisz? Próbuję przejść. Co zrobić? Hej. A jak? A tak. I tak. Już. Brawo. Ta-da! Teraz zapraszam do drugiej strony. Idziemy kościół. Nie będziemy się obijać. Co się stało? No chodź szybciej, bo zaraz coś popisało. Trudno. Nie sprawdziłem nawet jak kosi. No to widzisz jak kosi przecież. No ładna, bo zielona do niebieskiego pasuje, nie gryzą się. Właśnie podkreślam, nie gryzą się z zielonym. No nie wiem, czy tak pasuje. Moje zdanie bardzo ładne. Tak? To cieszę się, że ci się podoba. Taka rzadka. O, patrz jak ty ładnie widać, że jest mróz. Da nam kosić, czy nie? No nie. A ja się kosić. Jeszcze będziemy. W ogóle, jak już widzę po ekranie, niebo jest przepiękne. No warunki akurat naprawdę takie artystyczne, można nawet powiedzieć. Idziesz kosić? Tym będzie ciężko. Jak się dorwał do kosiarki nowej, nawet nie chcę z nim siedzieć. No, a kosiarka jest w obejrzeniu. Tak? No. I co jeszcze? Ma 6 nożyk w mącie. No i minimalne zapotrzebowanie mocy to jest 60 koni mechanicznych. Nasz smerk ma 85. Także wystarczy. Także wystarczy. I to spokojnie. Tak. No i najniższa wysokość nośnika to 35 mm. Taka standardowa wysokość 40. Prędkość roboczna to jest zapasowa oczywiście 8 km na godzinę. No i też katalogowo to wydajność kosiarki to jakieś 1,6 hektara na godzinę. Taka już ciekawostka. I nawrotka. A pan prezes już przez telefon sobie rozmawia. No, to się będzie. No, także już jakąś opinię mamy odnośnie kosiarki. Mi się podoba. I to bardzo. Idzie, aż szkoda ci zabierać tę słuchę. O, dziękuję. O, jak to lepiej. Boże, Weronika. Zaraz mnie wyrzuci z tej kabiny. Trudno się mówić. Zbędny balast.
to obciążenie tylko. O, a tam jest ta chatka, to byliśmy właśnie. Także bardzo krajoznawcze, jak widzicie na tej łące. To jak kosimy jeszcze w lecie? No już mamy czym. Znaczy wcześniej też mieliśmy, no ale... Jeszcze właśnie nie powiedzieliśmy, że w sumie nie to, że nie mieliśmy kosiarki. Mieliśmy wcześniej kosiarkę, ale niestety już była ona w takim stanie, że jej koszt naprawy przewyższał ją samą, więc tak naprawdę już opłacało się kupić drugą kosiarkę. No i jak widzicie, jak powiedziałam, tak zrobiliśmy. Zakupiliśmy nową. Jesteśmy zadowoleni. No, jak na nasze potrzeby, to moim zdaniem jak najbardziej będzie spełniać ona nasze oczekiwania. I uważam, że jest to odpowiedni moment, aby wam podziękować za to, że z nami jesteście, bo tak naprawdę nigdy nie sądziłyśmy, że będziemy miały jakikolwiek kanał, a tym bardziej rolniczy. A tu proszę, mamy rolniczy kanał na YouTubie i jeszcze z taką publiką. Mamy naprawdę najlepszą publiczność na całym YouTubie. Dziękujemy bardzo, że z nami jesteście, że nas oglądacie, wspieracie nas. A Weronika w sumie patrzcie, jaka jest zajęta. Tak się wczuła w puchę. Ja wam mówię, w nowym sezonie Werka będzie świadczyła usługi pewnie. Do tego stopnia. Jak ktoś jeszcze nie kosił, jeszcze nie zdążył, to ja bardzo chętnie. Swoim ciągnikiem. Ale kosiarka naprawdę super sobie daje radę z tyłu. Jak na taką zawrotną prędkość. I jedzie miałaś rekordowo. Nie wiem, jest 11? 11. 12? Coś takiego. A w książeczce jest 8? O, tatuś tylko podziwia, a tam oddali. Jak zasuwamy tutaj z perfem. Nie umie ładnie. No, w ogóle Weronika jest taką perfekcjonistką, jak coś robi. I tu akurat nie ma lipy. Nie ma lipy. Ale patrzcie, jak krótko. No tak, tak. Sobie tutaj na wychodzi taki klinek, ale... Już niedużo zostało do wykoszenia. No niestety. Niestety. Muszę potwierdzić, ale niestety to prawda. Jak Weronika się czuje, to wszystkie łąki w okolicy wykupi. Po to tylko, żeby kosić. Nie no, kupić nie, ale kosić. Zobaczcie. Także zobaczcie, łąka już jest skoszona. Tak naprawdę po jednej stronie, bo jeszcze po drugiej stronie nam zostało. Położyczki. Operatorka zadowolona i jak ocenia kosiarkę? W sumie jechałam 12 na godzinę, to będzie 12 na 10. Czyli spisała się kosiarka. Dokładnie tak. Trochę zabrudzona, ale pracowała, zasłużyła. Tak. Patrzcie, jaka silna baba. Kosiarkę składamy, zabezpieczona. I zobaczcie, tak wygląda już wykoszona łąka. Także wracamy do domu. Więc dziękuję bardzo za oglądanie. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie. Cześć. Dziękujemy, pa, pa!